brali udział w strajku, do godziny 15:15 przybywają właśnie tutaj na terenie szkoły, ale nie świadczą pracy, czyli nie prowadzą zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie zgodnie z wymogami prawa mają zapewnioną opiekę i to już należy do dyrekcji szkoły. Są prowadzone zajęcia opiekuńcze na terenie szkoły dla uczniów, którzy w szkole przebywają. Jeżeli chodzi o liczbę pracowników, to samych nauczycieli strajkuje około 64%, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkich pracowników, bo również z obsługi i administracji mieli prawo brać udział w strajku, no to będzie w granicach 56%, bo jest troszeczkę mniej. A natomiast samych nauczycieli 64%. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżki w wysokości 10%, począwszy od stycznia bieżącego roku. I my, strajkując, również domagamy się tej podwyżki. Domagamy się również, żeby subwencja oświatowa była subwencją celową, czyli żeby pieniążki były wydatkowane tylko na oświatę, te, które są z subwencji. Domagamy się również, żeby nie było zwolnień do 2022 roku wśród nauczycieli i innych pracowników oświaty. Szkoła jest oczywiście oplakatowana, informacje na wszystkich drzwiach w całej placówce, także mieli okazję zapoznać się z tymi postulatami, przeczytać sobie i zdarzało się, że pytali również na lekcji, dopytywali, nawet pytali się, czy oni też będą strajkować. Ja mówię, że niestety strajk ich nie dotyczy, przynajmniej ja tak odpowiadałam. Także raczej pozytywnie, nie było nie słyszeliśmy negatywnych uwag od uczniów na temat naszego strajku. Natomiast do nas jako do komitetu, szkolnego komitetu strajkowego należało przygotowanie informacji dotyczącej strajku, czyli kiedy odbędzie się strajk, w jakich godzinach i że wtedy wszystkie dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony nauczycieli niestrajkujących. W tym czasie pracuje biblioteka szkolna, świetlica szkolna, stołówka. Oczywiście dzieci korzystają z obiadów, czyli tak jak dzieje się to zazwyczaj każdego dnia. Jest w szkole spokojnie, dzieci są bardzo zdyscyplinowane, nauczyciele również, także mamy nadzieję, że do końca, czyli do godziny 15:30, tak właśnie będzie przebiegał dzisiejszy strajk. 55% Rady Pedagogicznej w naszym gimnazjum, tak. Wydaje nam się, że nawet ci nauczyciele z różnych względów, którzy nie przystąpili do tego strajku, tak naprawdę popierają nasze postulaty. Czego oczekujemy? Przede wszystkim oczekujemy tego, żeby ministerstwo, pani minister, usłyszała nasz głos, żeby zrozumiała, że chcielibyśmy też mieć jakiś wkład i udział w decydowaniu o przyszłości oświaty na podstawie, nie wiem, jakichś rozmów, referendów, żebyśmy rzeczywiście stali się nie tylko szkołą demokratyczną, ale i krajem demokratycznym. Żeby w końcu nas zauważono, że w tym wszystkim my też jesteśmy i my też kochamy te dzieci, z którymi pracujemy. Gimnazjum tak naprawdę to nie jest ta zła szkoła, bo my mamy bardzo duże osiągnięcia, mamy wielu laureatów, mamy olimpijczyków, więc to naprawdę to nie jest tak, że gimnazja, tak, że nie każda opinia tak na 100% jest ważna i pełna. Nazywam się Jadwiga Antczak, jestem członkiem Komitetu Strajkowego w naszej szkole, a przypominam, że znajdujemy się w Zespole Szkół imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie, w którym nauczyciele aktywnie popierają dzisiejszy strajk. Większość nauczycieli przystąpiła do strajku szkolnego, bo na 28 pracowników 20 bierze aktywny udział. Strajk w naszej szkole przebiega spokojnie. Walczymy, jak większość nauczycieli naszego kraju, o miejsca pracy, o to, że reforma przeprowadzona jest zbyt szybko, chaotycznie. My się zgadzamy na nią, niech ona będzie, ale spokojnie. Pracujemy w zespole szkół, więc u nas są i gimnazjum, i szkoła podstawowa, więc nasze miejsca pracy poniekąd nie są tak pewne od 1 września. Dlatego solidaryzujemy się z ogólnopolskimi postulatami i przystąpiliśmy. Ale przypominam, że w naszej szkole jest spokój, cisza. Przybyły tylko do naszej szkoły dzieci przedszkolne, które są objęte całkowitą opieką. Dwie panie zajmują się nimi. Mariusz Bednarek, prezes zarządu ZNP w Kawęczynie. Chcę powiedzieć, że postulaty mieszczą się w sporze zbiorowym,
a więc my jako związkowcy musimy mieć określone postulaty. Są to między innymi podwyżki dla nauczycieli, jak i niezwalnianie pracowników do 2022 roku. Jesteśmy świadomi, że to, są to postulaty ciężkie do sprecyzowania i spełnienia przez pracodawców, czyli dyrektorów, ale musimy mieć określone postulaty zgodne z ustawą o związkach zawodowych.